tą hymną. Otwieram pierwszą sesję Rady Wiejskiej w myśli Bożej 8 kadencji. Dziękuję za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji. Pragnę zapewnić, że dołożę wszelkie starania, aby obrady pierwszej sesji przebiegały zgodnie z prawem. Serdecznie witam przybyłych na dzisiejszą sesję. Panie i Panów Radnych w myśli Bożej. Burmistrza miasta i gminy 7 kadencji i burmistrza elektra, pana Piotra Sokolewskiego. Starostę powiatu myśliwolskiego pana Andrzeja Potyrę. Naczelników wydziałów i pracowników urzędu. Komendanta powiatowego Komendy Powiatowej Policji. Komendanta powiatowego Powiatowej Straży Pożarnej oraz panią nadleśnictwa myśliwów. Prezesów spółek gminnych, dyrektorów szkół, przedszkoli, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorów instytucji kultury, dyrektorów i przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji i organizacji. Sołtysów, Społeczeństwo Ziemi Myśliwolskiej, Radio Plus Lipiany, Telewizję TVP 24 Myśliwórz. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Jednocześnie informuję wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Myśliborzu, że zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Szanowni Państwo, proszę Panią Jadwigę Godlewską-Bryk, przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej oraz Pana Dariusza Abratańskiego, zastępcę przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej, o wręczenie Panią
panom radnym zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Myśliborzu. Proszę bardzo. Wysoka Rado, obecnie przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania. Przepraszam na emocje. Po prostu ceremonia. Bardzo proszę panią Małgorzatę Piwowarczyk. Pani Barbara Jadwiga Rozwadowska. Pani Bożena Jolanta Srokowska. Pani Wiesława Ścibiorska. Pan Marek Amczak. Pan Damian Piotr Galas. Pan Andrzej Hrynkiewicz. Pan Jan Michał Jakubów. Pan Artur Sylwester Nocesowicz. Pan Piotr Zbigniew Rambała. Pan Piotr Aleksander Rygiel. Pan Grzegorz Piotr Świlewski. Pan Jerzy Marian Barachowski. Pan Roman Wąsik. I wreszcie pan Edward Zenon Wójciak. Proszę państwa, przeczytałam i wręczyliśmy zaświadczenie na podstawie artykułu 449 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks Wyborczy, Dziennik Ustaw 2018 roku z późniejszymi zmianami. Gminna Komisja Wyborcza w Myśliborzu stwierdziła, że w wyborach, które odbyły się dnia 21 października 2018 roku, mandaty zdobyli państwo radni, z których miałem przyjemność przed chwileczką przeczytać. Dziękuję bardzo państwu i serdecznie gratuluję. Dziękuję. Dziękuję. Wysoka Rado, obecnie przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Zgodnie z artykułem 23 ustawa 1 ustawy o samorządzie gminnym radni przed przystąpieniem do wykonania mandatu składają ślubowania.
Proszę najmłodszego wiekiem radnego, pana Damiana Galasa, o odczytanie roty ślubowania. Następnie odczytanie z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych Rady Miejskiej. Każdego wyczytanego radnego proszę o podejście do mównicy i potwierdzenie woli złożenia ślubowania. Słowem ślubuję. Informuję, że po słowie ślubuję każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę tak mi dopomóż Bóg. Proszę wszystkich o powstanie. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Zapraszam do siebie w kolejności panie i panów radnych, a mianowicie pan Marek Anszak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Andrzej Hrynkiewicz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Jan Jakubów. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Artur Norosysowicz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Małgorzata Piwowarczyk. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Barbara Rozwadowska. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Piotr Rygiel. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Piotr Rampała. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Bożena Srokowska. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Wiesława Ścibiorska. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Grzegorz Świderski. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Jerzy Warachowski. Ślubuję. Pan Roman Wąsik. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Zenon Wójcik. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Dziękuję, proszę usiąść. Dziękuję bardzo. Gratuluję i stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Myśliborzu. Pozwólcie państwo, że ja też to zrobię.
Sztabowy skład Rady Miejskiej w Myśli Bożej wynosi 15 radnych. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy również 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Przystępujemy obecnie do ustalenia porządku obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej w Myśli Bożej. Przedstawiam porządek obrad dzisiejszej sesji ustalony przez zwołującego sesję komisarza wyborczego w Szczecinie 2 Annę Sienkiewicz. Pierwsze, otwarcie inauguracyjnej sesji Rady. Dwa, wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. Trzy, złożenie ślubowania przez radnych. Cztery, przedstawienie porządku obrad. Pięć, wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Myśli Bożu. Sześć, wręczenie burmistrzowi o zaświadczenie o wyborze. 7. Złożenie ślubowania przez pana burmistrza. 8. Zamknięcie obrad. Czy ktoś chciałby zabrać głos w przedstawionym porządku obrad? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję. Punkt 1, 2, 3 i 4 porządku obrad uważam za zrealizowany. Punkt 5. W porządku obrad wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Myśli Bożej. Przystąpimy teraz do wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Myśli Bożej. Zgodnie z zapisem artykułu 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów, a obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Głosowanie tajnym. Informuję, że procedurę głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Miejskiej w Myśli Bożej określa regulamin przyjęty uchwałą nr 1/1/2010 Rady Miejskiej w Myśli Bożej z dnia 8 grudnia 2010 roku. Regulamin niniejszy przed dzisiejszą sesją wybór przewodniczącego Rady Miejskiej przeprowadzimy w następnej kolejności. 5.1. Powołanie komisji skrutacyjnej. 5.2. Zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. 5.3. Wystąpienie, przedstawienie się kandydatów, przeprowadzenie tajnego głosowania. 5.5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Myśli Bożej. 5.1. Powołanie komisji skrutacyjnej. Przystępujemy do powołania spośród radnych trzyosobowej komisji skrutacyjnej. Przypominam, że zgodnie z regulaminem głosowania osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład Rady Skrutacyjnej. Czyli jeżeli ktoś będzie kandydował na przewodniczącego, nie może wchodzić również w skład Komisji Skrutacyjnej. Bardzo proszę o zgłoszenie radnych do pracy komisji. Proszę. Proszę bardzo. Pan Roman Wąsik. Zgłaszam panią radną Małgorzatę. Proszę bardzo. Proszę o zgłaszanie kolejnych kandydatów. Zgłaszam pana radnego Artura Morsesowicza. Proszę bardzo. Czy wyraża zgodę? Tak. Proszę o podanie trzeciego kandydata. Proszę. Zgłaszam kandydaturę pana Zenona Wójciaka. Czy wyraża zgodę? Dziękuję. Stwierdzam, że do komisji. Czy może jeszcze ktoś z państwa chce zgłosić? Proszę bardzo. Pan Jerzy Warabowski. Czy pan Jerzy wyraża zgodę?
Dziękuję. Stwierdzam, że do komisji skrutacyjnej zgłoszono następujących radnych: panią Małgorzatę Piłowarczyk, pana Artura Norsosowicza, pana Zenona Wójciaka i pana Jerzego Warachowskiego. Oczywiście wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi do proponowanego składu? Jeżeli nie ma, zgłoszony skład komisji skrutacyjnej poddam pod głosowanie. Zgodnie z artykułem 14 ustawy pierwszej o samorządzie gminy, uchwały Rady Gminy zapadają w głosowaniu jawnym. A głosowanie odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie utrwalenia imiennego wykazu głosowań radnych. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w tak określony sposób nie jest możliwe, przeprowadza się imienne głosowanie nad przyjęciem przedstawionej uchwały. Wyczytam z listy imiona i nazwiska radnych w kolejności alfabetycznej. Wyczytam z listy pierwszą osobę, panią Małgorzatę Piłowarczyk. Kto z pań i panów radnych jest za wyborem? Pan Marek Andrzak. Można mu na panią Małgorzatę Biebowarczyk. Oczywiście można mówić z miejsca, czy jest głosem za, czy jest przeciw, czy się wstrzymał. Proszę. Pan Marek Andrzak. Za. Pana Damiana Galasa. Pana Andrzeja Flinkiewicza. Dziękuję. Pana Artura Norsosowicza. Małgorzata Piłowarczyk. Pani Barbara Rozwadowska. Pan Piotr Rygiel. Pan Piotr Rambała. Pani Bożena Sorokowska. Pani Wiesława Ściebiorska. Pan Grzegorz Świderski. Pan Jerzy Barachowski. Pan Roman Wąsik. Pan Zenon Wójciak. Kolejna kandydatura, pan Artur Norsosowicz. No i tak jak poprzednio, pan Marek Andrzak. Pan Damian Galas. Pan Andrzej Klinkiewicz. Pan Artur Norsosowicz. Pani Małgorzata Norsosowicz. Pani Barbara Rozwadowska. Pan Piotr Rygiel. Pan Piotr Rambała. Pani Bożena Sorokowska. Pani Wiesława Ściebiorska.
Pan Grzegorz Świderski. Pan Jerzy Marachowski. Pan Roman Wąsik. I pan Zenon Wójciak. Pani następna. Głosujemy teraz na pana Zenona Wójciaka. Pan Marek Andrzak. Pan Damian Kalas. Pan Andrzej Chybkiewicz. Pani Małgorzata, pan Adam Mocno-Sotusz. Pani Małgorzata Piwowarczyk. Barbara Rozwadowska. Pan Piotr Kibie. Pan Piotr Antała. Pani Bożena Sorokowska. Pani Wiesława Ściwiorska. Za. Pan Grzegorz Świderski. Pan Jerzy Warchowski. Pan Roman Wąsik? Przeciw. I pan Zenon Wójciak? Wstrzymuje się. Jeszcze nie. Ja jestem za. Proszę mnie głośniej. Formalnej, pan przewodniczący nie oddał głosu na żadnego z kandydatów, więc uważam, że powinien pan oddzielnie na każdego zagłosować, no teraz już po głosowaniu, tak? Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Goście, z uwagi na to drobne uchybienie spowodowane zapewne emocjami i podniosłością tej chwili, którą dzisiaj tutaj musimy, z którą musimy sobie poradzić, nie doszło do oddania głosu przez Pana Przewodniczącego w głosowaniach na dwóch pierwszych radnych. Uważam, że w związku z tym powinna nastąpić reasumpcja głosowania i powinniśmy powtórzyć głosowanie na każdego z kandydatów, przeprowadzić je raz jeszcze, tak aby wszelkim wymogom, które nam stało się zadość. Kandydatka oczywiście. Proszę, pan Marek Andrzak. Pan Damian Kalas. Pan Andrzej Klinkiewicz.
Oczywiście pan Jan Jakub za. Pan Artur Pradusowicz za. Pani Małgorzata Piechowarczyk za. Pani Barbara Rozwadowska. Pan Piotr Igiel. Pan Piotr Antała. Pani Bożena Sarkowska. Pani Wiesława Siewiorska. Pan Grzegorz Siewiorski. Pan Jerzy Parachowski. Pan Roman Kącik. Pan Zenon Wójczak. Teraz są się kandydatury pana Artura Nosowicza. Marek Andrzak. Pan Damian Galas. Pan Andrzej Chymkiewicz. Pan Jan Jakub za. Pan Artur Nosowicz. Pani Małgorzata Piechowarczyk. Pani Barbara Rozwadowska. Pan Piotr Igiel. Pan Piotr Ampała. Pani Bożena Sarokowska. Pani Wiesława Siewiorska. Pan Grzegorz Siewiorski. Pan Jerzy Parachowski. Pan Roman Wąsik. Pan Zenon Wójciak. Teraz pan kandydat Jerzy Parachowski. Ponieważ nie był czytany, to nie musi być na sądzie. Pan Marek Andrzak. Nie był czytany. Za tak. Pan Damian Galas. Pan Andrzej Chymkiewicz. Pan Jan Jakubów za. Pan Artur Narcisowicz. Pani Małgorzata Piłowarczyk. Pani Barbara Rozwadowska. Jestem za. Pan Piotr Igiel. Pan Piotr Ampała. Jestem za. Pani Bożena Sarkowska. Pani Wiesława Siewiorska. Pan Grzegorz Siewierski. Pan Jerzy Warchowski. Pan Roman Wąsik. Pan Zenon Wójciak. Może Państwo, ja podam jednak wyniki głosowania. Pana Artura Narcisowicza. Liczba radnych w głosowaniu 15, za 15, przeciw 0, wstrzymujący się 0. Podaję wyniki głosowania pani Małgorzaty Piechowarczyk. 15 za. 0, wstrzymujący się 0. Pan Jerzy Barachowski. Za 15. Przepraszam, 14. 15 było, głosowało osób. Wstrzymujących się 1.
Przeciw 1 i wstrzymujący się 1. Wstrzymujący się 0. I podaję wyniki pana Zenona Wójciaka. Brał udział w głosowaniu 15, za było 5, przeciw było 8, wstrzymujących się 3. Tutaj tylko mała poprawka, że wstrzymujący się nie 3, tylko 2 osoby. Stwierdzam, że Rada Miejska powołała Komisję Skrutacyjną w następującym składzie. Pani Małgorzata Piwowarczyk, pan Artur Nosesowicz i pan Jerzy Parawowski. Proszę komisję o ukonstytuowanie się i wybranie spośród siebie przewodniczącego komisji, a następnie o przekazanie Radzie informacji o dokonanym wyborze. Panie przewodniczący, proszę o ogłoszenie 3 minuty przerwy. Proszę bardzo. Proszę o przerwę może 5 minut.